Chcesz nauczyć się testów na prawo jazdy? Zobacz nowe obrazkowe wyjaśnienia odpowiedzi w testach zdamy to. Odpowiem Ci teraz, jak z nich korzystać. Cześć, omówię dla Ciebie kilka pytań z testów na prawo jazdy. Nauczę Cię, jak korzystać z nowych obrazkowych wyjaśnień do odpowiedzi na stronie zdamy to. Zaczynamy. Kliknij, proszę, nauka B, następnie przejdź do części specjalistycznej i wybierz dział pierwszy. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tym znakiem, jeśli holujesz samochód osobowy? O, właśnie 14% osób wyłożyło się na tym pytaniu sprawdźmy uzasadnienie 30 km na godzinę mniej więcej prędkość samochodu holującego wynosi w tej sytuacji 30 km na godzinę. Z jaką maksymalną dopuszczalną prędkością wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? Czy jest to 30 km na godzinę, a może 60 km na godzinę, a może 90 km na godzinę? Oczywiście za tymi znakami możesz holować z prędkością 60 km na godzinę poza obszarem zabudowanym. Ile wynosi maksymalna dopuszczalna prędkość samochodu osobowego na drodze za tym znakiem? Czy jest to prędkość 80 km na godzinę, a może 90 km na godzinę, a może 100 km na godzinę? Oczywiście na tej drodze za tym znakiem możesz jechać z prędkością maksymalną 90 km na godzinę. Pytanie troszkę podchwytliwe, bo autor pyta, z jaką prędkością nie wolno ci poruszać się na drodze za tym znakiem? Czy jest to prędkość 80 km na godzinę, a może 90 km na godzinę, a może 100 km na godzinę? Za tym znakiem nie wolno ci poruszać się z prędkością 100 km na godzinę. Jesteśmy poza obszarem zabudowanym. Do jakiej prędkości nie wolno Ci przyspieszyć na drodze za tym znakiem? Czy jest to 70 km na godzinę, a może 90 km na godzinę, a może nie wolno Ci przyspieszyć do 100 km na godzinę? Oczywiście za tym znakiem, a wyjeżdżamy z obszaru zabudowanego, możesz przyspieszyć do 70, nawet do 90 km na godzinę, ale nie możesz przyspieszyć do 100 km na godzinę, bo prędkość dopuszczalna w tej sytuacji wynosi 90 km na godzinę. Z jaką prędkością nie wolno ci jechać po drodze za tymi znakami, jeśli holujesz inny samochód osobowy? No właśnie prędkość holowania i 50% błędnych odpowiedzi, czy to możliwość odpowiedzi, czy jest to 50 km na godzinę, a może 60 km na godzinę, a może 90 km na godzinę, więc nie wolno mi jechać tutaj z prędkością 90 km na godzinę, bo podczas holowania w takiej sytuacji na tej drodze mogę jechać z prędkością maksymalną 60 km na godzinę i mamy tak. Uzasadnieniu do odpowiedzi: dzięki za obejrzenie tego filmu. Zachęcam Cię do korzystania z nowych obrazkowych wyjaśnień odpowiedzi w testach na prawo jazdy: Zdamy to. Sprawdź, jak to działa, jaka wygodna staje się nauka. Wejdź na Zdamy to i kliknij przycisk Uzasadnienie odpowiedzi. Obrazek pojawi się poniżej, a link do Zdamy to masz w opisie do tego filmu. Powodzenia na egzaminie, cześć.